czcigodni kapłani, czcigodne osoby życia konsekrowanego, drodzy bracia i siostry. Bądź pozdrowiona, pełna łaski, Pan z Tobą, błogosławiona Ty jesteś między niewiastami. Moi drodzy, to pozdrowienie anielskie, które bardzo często jest na ustach, gdy odmawiamy różaniec, kiedy odmawiamy pacierz, nie należy do przeszłości, ale również dotyczy obecnej chwili, w której my z Wami jesteśmy. Bo w ten sposób również i dzisiaj pozdrawiamy Maryję, która jest obecna wśród nas w tym obrazie Matki Bożej Rudeckiej. O tym przecież przekonuje nas dzisiejsze czytanie z Dziejów Apostolskich, gdy autor zaznacza, że wśród apostołów trwających na modlitwie jest również Maryja. Maryja zawsze jest tam, gdzie jest Kościół. Podobnie jak apostołowie trwali jednomyślnie na modlitwie, również i dzisiaj my się gromadzimy w tym sanktuarium jednomyślnie na modlitwie. A więc mamy podstawy do tego, by być przekonanym, że również wśród nas w tej obecnej chwili jest również Maryja. Ona tu jest. Ona modli się wspólnie z nami. Ona jest wszędzie, gdzie jednomyślnie gromadzi się wspólnota Kościoła. I wiemy bardzo dobrze, że apostołowie to ludzie prości, pochodzący z różnych okolic, reprezentujący różne zawody, bo przecież wśród nich byli zwykli rybacy, był celnik, był lekarz. Podobnie jak my tutaj zebrani. Bo przecież przybyliście tutaj do tego sanktuarium z różnych okolic. Każdy z nas jest inny. Każdy z nas posiada inny zawód, pochodzi z innego środowiska. Ale w tej obecnej chwili my tutaj gromadzimy się jako jedna wspólnota wierzących. Gromadzimy się wokół Chrystusa i Maryi. I chociaż możemy się różnić mentalnością, myśleniem, każdy z nas ma swoje osobiste problemy, to jednak nas wszystkich tutaj łączy jedna wiara. Moi drodzy, warto się odnieść dzisiaj do Ewangelii, którą przed chwilą słyszeliśmy, gdzie anioł nazywa Maryję pełną łaski. I to również my jesteśmy przekonani, że my jesteśmy ludźmi, którzy nieustannie potrzebują łaski. Każdy z nas przychodzi tutaj ze swoimi problemami, prosząc, aby Maryja wysłuchała i pomogła je rozwiązać. Maryja, zmieszana z powodu objawienia anioła, usłyszała również zachętę. Nie bój się, znalazłaś łaskę u Boga. Maryja jest obrazem całego Kościoła, czyli również jest obrazem każdego z nas, bo przecież my należymy do wspólnoty Kościoła. A więc
te słowa nie bój się, bo znalazłaś łaskę u Pana, dotyczą również każdego z nas. Zwłaszcza w tych chwilach, kiedy rzeczywiście przeżywamy strach. Myślę, że taką chwilą było rozpoczęcie tej okrutnej wojny, gdy wszyscy przeżywali wielki strach i panikę. Takie chwile przeżywamy, gdy dzieje się coś, na co nie oczekiwaliśmy, co nas zaskakuje, co jest związane z bolesnym doświadczeniem. I wtedy przeżywamy strach. I dlatego, zwłaszcza w takich chwilach, Bóg mówi do mnie: nie bój się. Dam Ci wystarczająco swojej łaski. Moi drodzy, ten strach zniknął w tym momencie, gdy Maryja zaprosiła do swojego życia Boga i zgodziła się na to, aby Bóg zamieszkał w jej łonie. I dlatego, abyśmy mogli doświadczyć tej łaski, tego umocnienia, bardzo ważne jest, abyśmy również zaprosili Chrystusa do swojego życia, do swojego serca. I dlatego dzisiaj to nasze spotkanie rozpoczęło się o modlitwie, od modlitwy. Bo właśnie modlitwa przygotowuje nas wewnętrznie na to przyjęcie Chrystusa. W czasie tej modlitwy, w czasie adoracji była możliwość przystąpić do spowiedzi. Była możliwość oczyścić swoje serce. To też jest bardzo ważne, aby Bóg mógł zamieszkać w moim sercu, aby mógł wejść do mojego życia. To serce ma być czyste i otwarte na Jego działanie. I trzeba powiedzieć, że Maryja żyła w niełatwych czasach, podobnie jak każdy z nas dzisiaj. Bo w tych czasach ludzie też byli zmuszeni do ciężkiej pracy. W tych czasach ojczyzna Maryi przebywała w rzymskiej okupacji. I wydawało się, że w takich okolicznościach nic dobrego nie można się spodziewać. Ale właśnie to w takim trudnym czasie tej zwykłej, prostej dziewczynie objawia się anioł i oznajmia, że zostanie matką Mesjasza, na którego ludzie tak długo oczekiwali. I ta sytuacja jest bardzo podobna do naszych czasów. Do czasów, kiedy bardzo dużo ludzi borykają się z różnymi problemami. Wielu z nas byli zmuszeni wyjechać za granicę. Sporo ludzi cierpi wskutek długiej rozłąki. Część naszego kraju nadal przybywa w okupacji rosyjskiej. Ale jednocześnie, doświadczając takich trudnych czasów, nie możemy poddawać się beznadziei. Bo być może właśnie teraz, w takim dramatycznym czasie, Pan Bóg również chce nawiedzić każdego z nas. I chce powiedzieć każdemu z nas: nie bój się. Podobnie jak to usłyszała Maryja. I zwróćmy uwagę, gdy Maryja wypowiada: oto ja, służebnica Pańska, niech mi się stanie według słowa Twego. Czyli wtedy, gdy Panu Bogu powiedziała tak, że się zgadza na spełnienie Jego woli w swoim życiu, wtedy Pan Bóg ją nawiedza. I wtedy znika ten strach i lęk, i wtedy otrzymuje jeszcze więcej łaski.
Dlatego dzisiaj postawa Maryi uczy nas dyspozycyjności wobec Słowa Bożego. Jeżeli również każdy z nas właśnie teraz w czasie tej Eucharystii tak w sercu powie Panu Bogu: niech mi się stanie według Słowa Twojego. Jeżeli będziemy się starać o wypełnienie woli Bożej w naszym życiu, to wtedy również i w moim sercu zniknie strach. Nie będzie żadnych obaw, chociaż te problemy nadal pozostają. Bo zwróćmy uwagę, że Pan Bóg nigdy nam nie obiecywał, że nasze życie będzie beztroskie, bez żadnych problemów. Podobnie jak życie Maryi też nie było beztroskie. Ona przeżywała bardzo dużo trudnych chwil. Ale do pokonania każdej trudności Pan Bóg zawsze dawał jej wystarczająco swoje łaski. I również nam da dużo łaski. Jeżeli wraz z Maryją powiemy: niech się stanie według Słowa Twego. Jeżeli w swoim życiu codziennym będziemy starać się wypełniać Jego wolę, Jego przykazania. Dlatego dzisiaj pragniemy spełnić prośbę Maryi z roku 1917, kiedy całemu światu oznajmiła swój apel: odmawiajcie codziennie różaniec, aby uzyskać pokój dla świata i koniec wojny. Wiemy dobrze, że ta prośba jest bardzo aktualna w naszych czasach. Chociaż wydaje się, że wojna trwa prawie 1000 kilometrów od nas. Był czas, że nawet tutaj na zachodniej Ukrainie my również doświadczyliśmy tej wojny. To jednak nadal ten apel Maryi jest bardzo aktualny, żeby modlić się, żeby wreszcie ta wojna się skończyła. Żeby wreszcie nie cierpieli ludzie i ci, którzy mieszkają tam, którzy chowają się w piwnicach, którzy cierpią z powodu tych ostrzałów, i ci ludzie, którzy żyją pośród nas, ci, którzy tracą bliskich, znajomych, sąsiadów. Dzisiaj również Maryja przypomina nam swój apel: odmawiajcie różaniec, aby nastąpił pokój i aby zakończyła się wojna. Moi drodzy, tutaj chodzi nie tylko o ten pokój zewnętrzny, że już więcej nie będzie wojny, nie będzie ostrzałów, ale też chodzi o pokój w naszych sercach. Bo ta wojna nieraz trwa również w naszych sercach, kiedy człowiek odczuwa niepokój, kiedy odczuwa nienawiść, kiedy nosi w swoim sercu różne urazy, nie może komuś przebaczyć. I to jest ten stan, gdy brakuje mi pokoju, gdy nie ma tego spokoju w moim życiu. Nie ma spokoju w naszych rodzinach, są jakieś konflikty, jakieś kłótnie, nieporozumienia. Każda wojna kończy się nie tylko dzięki politycznym działaniom, dzięki podpisywanym umowom, ludzkim wysiłkom, ale też dzięki temu, że się modlimy, że wzywamy pomocy Pana Boga. Bo widzimy, że
W naszym kraju już więcej jak 8 lat trwa wojna i za mało jest tych ludzkich działań, ludzkich wysiłków. Tak się wydaje, że niby cały świat angażuje się w ten dialog i to nie pomaga. Bo to mówi o tym, że za mało wzywamy i prosimy o pomoc Pana Boga. Dlatego dzisiaj tak bardzo potrzebujemy nadal tej modlitwy. I niech to spotkanie, w którym uczestniczymy, niech ta Eucharystia, która daje nam możliwość zaprosić Jezusa. Za chwilę będziemy przeżywali liturgię eucharystyczną. Kapłan powie: oto Baranek Boży, który gładzi grzech świata, który może napełnić też moje serce swoim pokojem, a ja mogę Chrystusa przyjąć do swojego serca. I niech każdy z nas w swoim duchu powie: Jezu, przyjdź. Jezu, zamień ten strach, lęk, niepokój swoją obecnością, wielką miłość. Byśmy nigdy nie ustawali w modlitwie różańcowej. Amen.